pracy. W Platformie Obywatelskiej trwa rywalizacja o młodych wyborców. Rafał Trzaskowski i Donald Tusk organizują spotkania z młodzieżą w ramach oddzielnych inicjatyw. Eksperci wskazują na drugie dno wewnętrznych tarć w Platformie. Rafał Trzaskowski dziś gościł w Krakowie, spotkał się z młodzieżą. To jest właśnie nasz cel, rozmowa o przyszłości. Chcemy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób przedstawiać recepty na tę bardzo trudną sytuację, w której Polska się znalazła. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski pod koniec wakacji zorganizuje drugą edycję kampusu Polska Przyszłości. Wśród zapowiedzianych prelegentów są m.in. ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński, publicysta Tomasz Terlikowski i były rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Dołącz do nas. Już w sierpniu przyjedź do Olsztyna na kampus Polska Przyszłości. Zapraszam. Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy chce odebrać Platformie młodych wyborców, mówi politolog Bartosz Brzyski. A skierować właśnie pod swoje skrzydła, jako skrzydło Rafała Trzaskowskiego. Tymczasem kilka tygodni po ogłoszeniu kolejnej edycji kampusu, młodzi posłowie Platformy Obywatelskiej związani z Donaldem Tuskiem zapowiedzieli serię debat dla młodzieży pod nazwą Meet Up, nowa generacja Platformy Obywatelskiej. Nasze meet upy to nie będzie akademia, to nie będzie szkoła. To będzie miejsce, gdzie będzie taki praktyczny warsztat liderski, bo chcemy obudzić liderów lokalnych. Głównym bohaterem i twarzą spotkań jest przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Pierwszy meetup odbędzie się 17 czerwca w Gołkowicach Górnych. Nowa generacja Platformy Obywatelskiej. Ja będę, mam nadzieję, że ty też. Nieoficjalnie mówi się, że debaty Donalda Tuska są konkurencją dla kampusu Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zapewniają jednak, że zarówno szef Platformy i prezydent Warszawy dostali zaproszenia na obie imprezy. Tu nie ma rywalizacji, mówi poseł Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO. To jest w 100% uzupełniające się inicjatywy. I choć Donald Tusk mówi o prezydencie Warszawy w samych superlatywach. Rafał Trzaskowski, prezydent naszej stolicy, stał się też symbolem tego, jak wielkie rzeczy można zrobić w tak dramatycznej sytuacji jak fala uchodźców z Ukrainy. To jednocześnie może go uznawać za zagrożenie. Rafał Trzaskowski w drugiej turze wyborów prezydenckich przegrał z Andrzejem Dudą o włos. Jego znaczenie na arenie międzynarodowej cały czas rośnie i jest o wiele młodszy od Donalda Tuska. To daje mu przewagę wśród najmłodszych wyborców, zauważa socjolog dr Jerzy Żurko. Tusk ma bardzo złą opinię. A u młodzieży w szczególności złą opinię ma. Jednocześnie Rafał Trzaskowski zastanawia się nad swoją polityczną przyszłością. Przede mną poważna decyzja, czy powinienem wystartować w wyborach parlamentarnych czy samorządowych. Zdecydowałbym się na taki ruch, tylko jeśli miałoby to się przyczynić do wypracowania szerszego porozumienia opozycji. Z drugiej strony jest moja pasja, Warszawa. Rafał Trzaskowski, jeśli chce pozostać w PO, musi umacniać swoją pozycję m.in. wśród młodych. Poseł Kałużny z Klubu Prawa i Sprawiedliwości przypomina, że Donald Tusk nie lubi konkurencji w szeregach partyjnych. Czy Płażyński, czy Olechowski, czy Rokita, wszystkich, których pozbywał się Tusk, to on nie pozbywał się, kiedy oni byli na szczycie, na fali. On odczekiwał i w odpowiednim momencie to robił, kiedy byli, nazwijmy to, słabsi politycznie, on był mocniejszy. I na pewno będzie próbował pozbyć się Rafała Trzaskowskiego. Nie sądzę, że teraz. Donald Tusk od wtorku w pełni może zaangażować się w politykę krajową. Już nie jest szefem Europejskiej Partii Ludowej. Mimo kierowania ludową międzynarodówką, od miesięcy jeździł po Polsce i spotykał się z wyborcami. Wewnętrzna rywalizacja w Platformie nie idzie w parze z propozycjami dla Polaków. Od miesięcy nie pojawiły się żadne systemowe propozycje programowe, z wyjątkiem doraźnych rozwiązań.